Cześć, jestem Zuza. A ja mam na imię Agnieszka. Na co dzień zajmujemy się doborem odpowiednich produktów dla klientów w naszej perfumerii Sephora. A dzisiaj pomożemy Wam dobrać produkty do skóry odwodnionej i suchej i powiemy, czym się charakteryzuje taka właśnie skóra. Wiele z nas myli skórę suchą ze skórą odwodnioną, a to dwie odrębne sprawy. Skórę odwodnioną możemy mieć każdy, bez względu na wiek czy posiadany rodzaj skóry. Na przykład możemy mieć skórę mieszaną z tendencją do odwodnienia. Jeżeli chodzi o skórę suchą, jest ona pergaminowa, cienka, delikatna i towarzyszy jej wielokrotnie uczucie ściągnięcia. Natomiast przy skórach odwodnionych to uczucie pojawia się bardzo rzadko. Skórę odwodnioną mamy zazwyczaj na twarzy, natomiast skórę suchą na całym ciele. Jeżeli chodzi o produkty do skóry suchej, to musimy używać nawilżających i natłuszczających, natomiast do skóry odwodnionej musimy stosować produkty przede wszystkim nawilżające. Tak jak powiedziałaś, te dwa typy skóry diametralnie się pomiędzy sobą różnią. Ja na przykład przez całe swoje życie myślałam, że jestem posiadaczką skóry suchej. Zmyliły mnie liczne skórki, podrażnienia czy wrażliwość. To jednak okazały się być symptomy skóry odwodnionej, czyli zaburzenia skóry. Dziś opowiemy Wam, jak pielęgnować skórę, która potrzebuje odpowiedniego nawilżenia. Zacznijmy od oczyszczenia skóry z resztek makijażu oraz sebum. W przypadku takiej skóry bardzo istotne jest, żeby znaleźć balans pomiędzy skutecznym oczyszczeniem skóry, ale pozostawieniem jej miękką, nawilżoną i niepodrażnioną. Takim produktem jest Balancing Cleanser od marki Alpha Age, który dzięki zawartości witaminy E oraz aloesu właśnie działa w ten sposób. Zmywa nawet wodoodporny makijaż, dzięki czemu nie musimy też stosować płatków kosmetycznych do demakijażu, co również przyczyni się do bardziej miękkiej i gładkiej skóry. Czyli ten produkt stosujemy bezpośrednio na skórę. Dokładnie, stosujemy tylko dłonie i ciepłą wodę do zmycia makijażu. Po oczyszczeniu skóry ważne jest stonizowanie jej. Idealnym produktem będzie mgiełka od firmy Mario Badescu. Facial Spray with Aloe. Jest to mgiełka wielofunkcyjna, która rewitalizuje naszą skórę, nawilża, dodaje blasku i tonizuje ją. Dzięki takim składnikom jak róża, aloes, tymianek i gardenia. Mgiełkę stosujemy jako tonik, ale również w momencie, kiedy czujemy ściągnięcie i odwodnienie naszej skóry. Jest to multivitaminowy koktajl, który stosujemy po umyciu skóry, pryskając na buzię oraz w każdym momencie, kiedy tylko tego potrzebujemy. Tak, ogromną zaletą tego produktu jest jego uniwersalność, bo zarówno możemy go stosować jako tonizacja skóry, ale też w każdej chwili, kiedy po prostu potrzebujemy dobrego nawilżenia. Jeśli pH skóry zostało już przywrócone, kolejnym krokiem będzie aplikacja serum. To od marki The Inky List już naprawdę skradło serca wszystkich klientów. Mamy tutaj serum z kwasem hialuronowym. To jest 2% kwas hialuronowy, pewnie wiecie, ma niesamowite właściwości wiążące wodę. Jest w stanie związać nawet kilkaset cząsteczek wody. Aby wzmocnić działanie serum, ważne jest to, żeby później zaaplikować krem. I marka Laneige stworzyła konsystencję żelu z hydroelionizowaną wodą mineralną. To jest dosyć trudne pojęcie. Może wytłumaczmy w ogóle, o co chodzi? Tak, zawartość wody hydroelionizowanej w tym produkcie powoduje, że stabilizuje poziom nawilżenia, dzięki czemu skóra jest przez cały dzień nawilżona i krem nadaje się pod makijaż. Inną alternatywą do skóry odwodnionej może być krem marki Belief Aqua Bomb o lekkiej formule nawadniający naszą skórę. Rutynowa pielęgnacja to podstawa zadbanej skóry. Warto ją jednak wzmocnić o używanie masek. Tą, którą dzisiaj Wam przedstawię, jest świetna dla skóry odwodnionej czy skóry suchej. Jej delikatna konsystencja daje działanie kojące, chłodzące oraz obkurczające pory, dzięki czemu struktura skóry jest wyrównana. Dzięki formule antyoksydantów chroni skórę w ciągu dnia przed wolnymi rodnikami. Tak, ale czasem nie mamy na maski czasu, a musimy użyć czegoś tu i teraz. I mamy rozwiązanie. Jest to żel kojący w sticku, który możemy ze sobą zabrać wszędzie, w podróż, do pracy, zawsze wtedy, kiedy tego potrzebujemy. Produkt możemy użyć w przesuszoną okolicę oczu, nosa czy ust, nawet na wykonany makijaż, tak żeby ukoić naszą przesuszoną, odwodnioną skórę. Nie zapominajmy o pielęgnacji okolicy oka, która jest cieńsza i bardziej delikatna. Krem od marki Laneige ma lekką, żelową konsystencję, która idealnie się nadaje do cienkiej, pergaminowej skóry wokół oczu. Aplikuj go delikatnymi ruchami wklepującymi serdecznym palcem. Podsumowując, zwróćcie uwagę, czy macie skórę odwodnioną czy suchą i wybierajcie do niej odpowiednie produkty. Pamiętajcie o systematyczności. Każdy rytuał po dłuższym stosowaniu przyniesie oczekiwane rezultaty Waszej skórze. A Wy będziecie się cieszyć nawilżoną i ukojoną skórą.